Wiosna trochę się ociąga, ale w najbliższych dniach pokaże swoje łagodne oblicze. Dobry wieczór Państwu, Marzena Słupkowska. Od zachodu nad Polskę sięgnie klin wyżu znad kanału La Manche, a front opuści nas, wędrując dalej w kierunku Morza Czarnego. W nocy w centrum i na południu miejscami opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, chociaż nad ranem zaczną pojawiać się niewielkie przejaśnienia. Poza tym pogodnie i od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do zera w rejonie Zatoki Gdańskiej i silniejszy wiatr nad morzem i wysoko w górach. A jutro sporo przejaśnień, natomiast na południu Lubelszczyźnie w pasie gór chwilami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem i od 3 do 9 stopni na zachodzie Pomorza i ziemi lubuskiej. Podczas opadów i w górach może silniej powiać, ciśnienie będzie rosło. We wtorek na Śląsku gdzieniegdzie słaby deszcz, również w Bieszczadach więcej chmur, ale tam popruszy śnieg. Reszta kraju słoneczna, cieplej od 7 do 9 stopni. W środę poranek lokalnie z mgłami, na wschodzie kraju z mrozem. W dzień śnieg i deszcz ze śniegiem możliwy w pasie Karpat. I od 7 stopni na Podkarpaciu do 13 na Dolnym Śląsku, wietrznie nad morzem. W czwartek tylko na południowym zachodzie więcej chwil ze słońcem i tam najcieplej do 14 stopni. W piątek po południu na krańcach zachodnich zacznie padać deszcz i tam do 15-16 stopni. Sobota z silniejszym wiatrem, na północy i na wschodzie kraju z deszczem i od 9 do 13 stopni. Kolejne dni bardzo ciepłe, na południu kraju możliwe 19-20 stopni. Udanego wieczoru, do zobaczenia.